wszystkich kibiców blisko miesiąc trwał nasz rozbrat z futbolem, ale nie był to sezon ogórkowy. Kibice w lipcu żyli wyborem nowego selekcjonera, którym od minionej środy jest Janusz Wójcik. Na temat tej nominacji napisano i powiedziano już bardzo wiele, dlatego w magazynie piłkarskim Gol ograniczamy się do serdecznych gratulacji dla pana Janusza i życzeń, by udało mu się podźwignąć polski futbol. Państwu zaś obiecujemy, że Janusz Wójcik będzie gościem naszego programu. Tymczasem proponujemy odrobienie naszych zaległości plebiscytowych. Tradycyjnie z dziennikarzami tygodnika Piłka Nożna wybieramy najlepszych trenerów, piłkarzy i jedenastki poszczególnych miesięcy. Teraz przyszła pora na podanie laureatów całego minionego sezonu. Trenerem sezonu 96-97 wybraliśmy Franciszka Smudę z łódzkiego Widzewa. Franciszek Smuda po raz drugi z rzędu zdobył z Widzewem Mistrzostwo Polski, w efektowny sposób wygrywając po dramatycznym meczu z Legią w Warszawie. Piłkarz sezonu 96-97 to naszym zdaniem Sławomir Majak z Widzewa. Nikt nie spodziewał się tak wspaniałej formy, kiedy Widzew ściągał go z Hanoweru przed rokiem. Teraz Sławomir Majak ponownie w Niemczech, ale już w pierwszej Bundeslidze. I jedenastka sezonu w bramce Szamotulski, w obronie Łapiński, Mosur, Wojtala, w pomocy Wojciechowski, Majak, Czykier i Skrzypek. Wreszcie w ataku Trzeciak, Kucharski i Citko. Wszystkim piłkarzom i trenerowi Smudzie gratulujemy tych wyróżnień. Cztery tygodnie temu ogłosiliśmy także konkurs na bramkę wiosny. Do tego miana kandydowały najładniejsze państwa zdaniem ligowe bramki marca, kwietnia, maja i czerwca. Po obliczeniu wszystkich głosów okazało się, że plebiscyt na bramkę wiosny po raz drugi z rzędu wygrał piłkarz Widzewa Łódź Rafał Siadaczka. Oto ten gol. Rafał Siadaczka strzelił tę bramkę w meczu ligowym ze Śląskiem Wrocław. Otrzymał ten gol 1712 głosów i w ten oto sposób Rafał Siadaczka wyprzedził pozostałych konkurentów Marka Citkę, Daniela Delusia i Waldemara Adamczyka, którzy zajmowali właśnie w tej kolejności następne pozycje. I lista 10 nagrodzonych osób. Te osoby brały udział w naszym plebiscycie, głosowały na bramkę Rafała Siadaczki, otrzymają od nas nagrody, które prześlemy pocztą. Gratulujemy. A nagrodami dla Państwa będą te oto albumy Liga Polska. Prześlemy Państwu je, jak już wspominałem, pocztą. A Rafał Siadaczka za tę bramkę nagrodzony zostanie przez nas podczas grudniowej wielkiej piłkarskiej gali. Proszę Państwa, Ekstraklasa rusza dopiero za dwa tygodnie. Na razie więc pasjonujemy się eliminacjami europejskich pucharów. Coraz większa liczba drużyn dopuszczonych do europejskich rozgrywek sprawia, że polskie zespoły muszą pokonywać nawet dwie rundy kwalifikacji. Mistrz Polski Widzew Łódź do walki o Ligę Mistrzów przystąpił w nowym składzie i ze starymi obawami. Pojawiły się głosy, że to już nie ten sam Widzew, który wygrał z Legią na Łazienkowskiej i że władze klubu miast wzmocnić osłabiły drużynę. Widzew bronią wyniki. Łodzianie w pierwszym meczu eliminacji wygrali w Baku z miejscowym Netci 2-0 i już powoli mogą się szykować do dwumeczu z Parmą. Do sobotniego sparingu z Ruchem Chorzów piłkarze Widzewa przystąpili niewiele ponad dobę po powrocie z Baku. Mimo zwycięstwa nad mistrzem Azerbejdżanu 2-0, prasa pisała o nie najlepszej formie Widzewa. A to prasa zarzucała, a nie ja. Jeżeli ja będę zarzucał i będę twierdził, że Widzew nie ma takiej formy, że słabo gra, to wtedy pan może to wierzyć. Jeżeli prasa, no to różnie to można odbierać. Widzewscy działacze dementują też opinię, że przed walką o Ligę Mistrzów miast wzmocnić osłabiają zespół. Ja myślę, że to już jakby tradycją jest, że zawsze nas posądza się, że my się osłabiamy, a mamy wyniki coraz lepsze. Ja uważam, że absolutnie się nie osłabiliśmy, bo widzicie panowie, że tylko brakuje Sławka Majaka. No bo Ryśku Czerwcu to już chyba wszyscy zapomnieliśmy, bo było to dawno. Natomiast ci piłkarze, którzy teraz grają, ja jestem przekonany, że to jest wybór trenera i po raz kolejny trener będzie miał rację. Ja bym bardzo sobie tego życzył i to mają być wzmocnienia, a nie osłabienie drużyny. Odszedł tylko jeden zawodnik, a przyszło chyba z 6-7, czyli Widzew się wzmacnia i kadra jest większa, nie tak jak ostatnio, rok temu mieliśmy 15 zawodników, 16. Uważam, że
Były to dobre pociągnięcia i dobre transfery. Są to młodzi zawodnicy przede wszystkim, przyszłościowi. Można na nich budować. Zawodnikiem z przyszłością jest na pewno najnowszy nabytek Widzewa. 21-letni napastnik Górnika Zabrze Marek Szemoński, który w sobotę po raz pierwszy zagrał w drużynie Mistrza Polski. W Widzewie jestem bardzo krótko, bo można powiedzieć, że parę godzin. Dzisiaj przyjechałem do Łodzi i jeszcze dzisiaj wracam do Zabrza po wszystkie swoje rzeczy i w poniedziałek mam na 17 być na treningu. Mi się wydaje, że drużyna łódzka dzisiaj, można powiedzieć, że bardzo dobrze mnie przyjęła, nie było najmniejszych żadnych problemów. W meczu kontrolnym z Ruchem Szemoński był w ataku partnerem Jacka Dębińskiego. Ten wybiera się do HSV Hamburg. Podawane są jednak różne terminy jego wyjazdu. Jacek Dębiński będzie grał na pewno w dwumeczu z Parmą. W obydwu meczach będzie grał. Natomiast samo jego przejście jest oczywiście domówione, czyli jest, jakby można powiedzieć, podpisana umowa wstępna. Ale mogę zagwarantować dzisiaj, że gdybyśmy przeszli mecz z Parmą, to bardzo ja wątpię w to, żeby wtedy Jacek Dębiński odszedł z Widzewa. Przesądzone wydaje się za to być odejście Wyciszkiewicza do ŁKS-u i Bajora do Pogoni, jeśli władze tych klubów przyjmą warunki obu piłkarzy. Wojciechowi Małosze najlepiej oddycha się petrochemicznym powietrzem w Płocku. Andrzej Kobylański leczy wybity bark i być może wystąpi w rewanżu z Neftchi. Wraca do zdrowia Tomasz Łapiński. W sobotnim sparingu Widzew przegrał z Ruchem 1-2, lecz prawdziwą wartość łódzkiej drużyny poznamy 13 sierpnia po pierwszym meczu z Parmą. Zanim jednak mecz z Parmą, trzeba postawić kropkę na D. Przy awansie do tej drugiej rundy Widzew wygrał pierwszy mecz w Baku 2-0. Rewanż w najbliższą środę będziemy dla Państwa transmitowali w programie drugim o godzinie 20. Zapraszam przed ekrany. Tymczasem w Pucharze UEFA grała debiutująca na europejskiej arenie Odra Wodzisław. Nieoczekiwany brązowy medalista ostatniego sezonu obawiał się macedońskiego rywala, ale okazało się, że nie taki diabeł straszny. Odra pokonała drużynę Pobieda Prilep 3-0. Wodzisławska Odra obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia. Po ubiegłorocznym awansie do Ekstraklasy w Wodzisławie marzono co najwyżej o utrzymaniu się w piłkarskiej Ekstraklasie. Tymczasem w roku jubileuszowym Odra zadebiutowała w Pucharze UEFA. Początek obecnych sukcesów Odry łączy się z osobami prezesa i trenera. Na pierwszym spotkaniu w Bytomiu z panem prezesem Serwotką była to chyba najkrótsza rozmowa między trenerem a prezesem, ona trwała dosłownie minutę. Prezes się tylko zapytał mnie, czy ja chcę pracować w Wodzisławie. Ja powiedziałem, a co pan prezes chce zrobić? Grać o utrzymanie w drugiej lidze, czy iść do przodu? Mówię, ja chciałbym iść do przodu i to ja mówię, dobrze, przychodzę do Wodzisławia. Tutaj dwie osoby nie dałyby rady. Do tego jest potrzebny cały sztab ludzi, atmosfera, którą trzeba stworzyć i dopiero wtedy można myśleć o sukcesie. Także no, nie można utożsamiać sukcesu Odry z jedną czy z dwoma konkretnymi osobami. Ze strony organizacyjnej po przyjściu tu pana prezesa Serwotki to był taki największy czynnik tego, że jest tak, a nie inaczej. Drugi element to na pewno trener, który przyszedł z zewnątrz, który naprawdę z dużym autorytetem przyszedł i konsekwentnie robi to, co do niego należy. No i przede wszystkim ruch transferowy, sprowadzania zawodników takich, którzy wywodzą się z tego terenu, którzy chcą, którzy naprawdę pomagają. Zespół Odry oparty jest na zawodnikach z Wodzisławia i okolicznych miejscowości. Trener Bochynek szczególnie ceni sobie graczy z pobliskiego Knurowa. Skąd w Odrze tylu zawodników byłej Konkordii, którzy też grali potem w Górniku Zabrze? Czy trener Bochynek stawia na swoich byłych podopiecznych? No, tak by to wynikało. Ja przyszedłem tutaj właśnie po namowie trenera Bochynka i wydaje mi się, że nie popełniłem błędu. Wiem, jaki to jest trener, czego wymaga i ja po prostu, był to mój świadomy wybór. Znałem go już od kilkunastu lat po prostu. A to, że jest tutaj tylu wychowanków Konkordii, to właśnie wydaje mi się zasługa trenera Bochynka. On po prostu potrafi zrobić kolektyw, drużynę, namawia nas do lepszej gry i to wydaje mi się właśnie procentuje tutaj w Wodzisławiu. Klub z Wodzisławia ma pełne poparcie miejscowych władz. Jest to ważne, że właśnie to przenikanie sportu i działalności samorządowej, gospodarczej
powoduje, że ten sukces ma odzwierciedlenie w innych dziedzinach życia. Jest to niewątpliwie wielka promocja miasta, regionu i dlatego tak ważne jest współdziałanie w tworzeniu dobrego klimatu dla sportu w naszym mieście. W środę Odra zagra rewanżowy mecz w rundzie preliminacyjnej z Pobedą Prilep. W Wodzisławiu zespół Bochynka wygrał 3-0. Awans wydaje się więc sprawą oczywistą. Najbardziej jednak wodzisławianie obawiają się macedońskiej żywiołowej publiczności. Ja atmosferę powiedzieć trzeba macedońską znam, ale zbliżona do greckiej. Bardzo żywiołowo reagują kibice. Czy bramkowa zaliczka jest to, uważam, bardzo dużo i na ten zespół ja sobie po prostu nie wyobrażam, żebyśmy to mogli przepaścić. Puchar UEFA, no to na pewno jest na dzień dzisiejszy cel numer jeden. Liga jeszcze się nie rozpoczęła, a tu trzeba naprawdę się pokazać jak najlepszej strony. W drużynie Odry w meczu z Pobedą zadebiutował Piotr Brzoza. Dziś otrzymaliśmy informację, że sfinalizowany został transfer Bogdana Pruska z Amiki Wronki. Za Odrą ściskamy kciuki i mamy nadzieję, że zaliczka z Wodzisławia wystarczy do awansu. Proszę Państwa, europejskich pucharów dotyczy także pierwszy w nowym sezonie felieton Romana Churkowskiego. O ile dla Widzewa spotkanie w Baku z Neftchi było już 53. w kontynentalnej rywalizacji, to dla Odry potyczka z Pobiedą Prilep oznaczała debiut. Dzięki pokonaniu macedońskich wicemistrzów 3-0 Odra ma obecnie najokazalszy z naszych drużyn bilans w europejskich pucharach. 0 porażek, 0 remisów i 0 straconych bramek. Takie są zyski z efektownej premiery. Widzew w porównaniu do wodzisławskiego nowicjusza jest zespołem w pucharach trzaskanym, ale jego liczba meczów na tle rekordzistów wygląda mało imponująco. Aż 7 potentatów europejskiego futbolu posiada w dorobku ponad 200 pucharowych występów. Tę listę 7 wspaniałych otwiera FC Barcelona z 287 spotkaniami. Przed Realem Madryt 273 gry i Juventusem Turyn 262. W pewnym odstępie za tym tercetem plasują się Benfica Lizbona 225 meczów, Anderlecht Bruksela 218, Bayern Monachium 210, wreszcie Inter Mediolan 210 meczów. Wszystkie te kluby przystąpią do rywalizacji w sezonie 97-98. Proszę Państwa, granice między krajami na piłkarskiej mapie zanikają, ceny rosną, koniunktura też. Tegoroczne lato stoi pod znakiem niesłychanego boomu na transferowym rynku. Zdarzyło się już kilka autentycznych hitów, przy czym nie w każdym przypadku najważniejsza jest cena, ale i dodatkowe smaczki. Oto 8 spektakularnych transferów lata 97. Czy chcemy, czy nie, na plan pierwszy wysuwa się przeprowadzka Brazylijczyka Ronaldo z Barcelony do Interu Mediolan. Raz, ze względu na bohatera transferu, to przecież najlepszy obecnie piłkarz świata. Po drugie, suma jest rekordowa, sięga 30 milionów dolarów, a może zostać jeszcze podwyższona po niedawnej interwencji FIFA. Ta interwencja to też czynnik dodający pikanterii całej operacji. Niewiele tańszy okazał się młody Christian Vieri. Przechodząc z Juventusu Turyn do Atletico Madryt za 20 milionów dolarów, stał się najdroższym w historii eksportowym futbolistą Italii. Natomiast najdroższym Hiszpanem niespodziewanie został Roberto Rios. Niespodziewanie, ponieważ nie jest specjalnie znany i na dodatek nie jest napastnikiem, lecz obrońcą. Tymczasem Atletico Bilbao przekazał do kasy Betisu Sevilla ponad 13 milionów dolarów. Najdroższym tegorocznym zakupem pragnącego się odrodzić Milanu jest pochodzący z Senegalu reprezentant Francji Ibrahim Ba z Bordeaux. Kosztował prawie 7 milionów dolarów, ale jeśli będzie czynił tak regularne postępy jak dotychczas, na wartości poważnie zyska. Za przebojowy należy uznać także transfer Enzo Schifo z Monako do Anderlechtu Bruksela, gdyż ten włoski Belg wrócił do Anderlechtu po dokładnie 10 latach. Stuart Pearce, mimo aż 35 lat, nie zamierza rozstawać się z reprezentacją Anglii, dlatego postanowił opuścić zdegradowany z ekstraklasy Nottingham i wylądował w Newcastle. Wyróżniamy ten transfer dlatego, że Pearce pożegnał się z Nottingham po aż 12 sezonach wiernej służby temu klubowi. Z Ajaxu Amsterdam renomowani gracze ostatnio najczęściej wyjeżdżali na południe Europy. To też pewną sensację stanowi wybór angielskiego kierunku przez Marka Overmarsa. Wyśmienity skrzydłowy trafił do Arsenalu Londyn. I wreszcie transfer już trochę zapomniany, bo przeprowadzony w Genua. Czyżby zamierzał powtórzyć zrealizowany już swego czasu objazd Europy, kiedy to z ligi niemieckiej przeniósł się właśnie do włoskiej, a potem występował we francuskiej i angielskiej.